Podcast dla Wikipedii, Latarnia Morska, Czołpino. Kasa znajduje się na górze. No dobrze, to trzeba wejść. Piękne, grube mury, około, no może ponad metr na samym dole. W środku taka wydaje się wieża, być może też służyła do tego, żeby wciągać na górę paliwo. Tu gniazda sobie wiją ptaszki. O, i jakieś drzwi są. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dotarliśmy na samą górę. Chcielibyśmy się coś dowiedzieć o tej latarni, jeśli można. Dokładniej. No właśnie, dokładniej. Co to za latarnia? Kiedy powstała? Kto tu jest latarnikiem? Moment, na tą ściągę. Zaprojektował ją E. Kumar, nie wiem kto to jest, w 1872 roku. Budowa trwała 3 lata. Latarnia mieści się na zalesionej wydmie o wysokości 56 metrów i w odległości kilometra od morza. Ma wysokość 25 metrów. A nad poziomem morza ile jest? Nad poziomem morza, no... Po dodaniu razem z 56 jest 81 metrów nad poziomem morza. 7 metrów średnicy u podstawy. Światło ma zasięg 22 mil morskich. No a to wszystko można w Wikipedii wyczytać, no, pewnie, tak. Nie? No właśnie, to sobie poczytamy tam. Tylko proszę powiedzieć, czy tutaj jeszcze jest jakiś latarnik, bo słyszeliśmy, że już nie ma, tak? Że to pan... Z Urzędu Morskiego przychodzi po prostu konserwator. Który w ten sposób po prostu tylko sprawdza, czy wszystko działa, bo to jest i tak wszystko automatycznie. Automatycznie, dokładnie. To znaczy, jak żarówka się przypali, to co się dzieje? To jest druga na jej miejsce jakby. Ona automatycznie wskakuje na nią i po prostu, jeżeli byłaby konieczność jej wymiany, to od razu jest jakby telefon do pana, który się tym zajmuje i zaraz przyjeżdża. I ostatnich parę schodków metalowe. I wejście na tarasy. Widok fantastyczny, bo rzeczywiście to razem jest 80 parę metrów nad poziomem morza, nie? Razem z... Tak. Z pagórkiem. Ładne te wydmy, co to jest, ciekawe. Nie, wydmy tu są. Te właśnie wydmy należą do Słowińskiego Parku Narodowego. Tam dalej, od strony Łeby, tutaj nie widać. Tu masz taką łachę na horyzoncie praktycznie, taką dużą. To jest coś podobnego jak Pustynia Błędowska. Też taki dość duży obszar, który jest systematycznie... tam normalnie są takie miejsca, że masz las po prostu zasypany piaskiem. Taki bardziej obszar pustynny, można powiedzieć. A z tej strony widać dwa jeziora. Nie wiem, trzeba by było na mapie zobaczyć, co to za jeziora. I wieżę z radarem. To pewnie wieża marynarki wojennej na przykład. A w stronę lądu pola i lasy. Dzień dobry, jak pani się podoba tutaj? No pięknie, podziwiamy widoki. A skąd państwo przyjechali? Przyjechaliśmy ze Śląska, z Bytomia, całą rodziną. Pierwszy raz tutaj w tych okolicach, także zaliczamy po kolei wszystkie okoliczne atrakcje. A dzisiaj taka pogoda, że chyba najlepiej na latarnię wyjść, tak? Na latarnię, już byliśmy na Wydmie Czołpińskiej, także pogoda sprzyja chodzeniu właśnie w takich rejonach, gdzie w upalne dni byłoby trudno. No, tutaj byłoby gorąco, a no dzisiaj właśnie, taki przyjemny chłodek. Jest przyjemnie, tak samo na wydmach. A tobie jak się podoba? Mi się bardzo podoba i no chciałabym tu jeszcze raz przyjechać. No, pięknie jest. Zobacz, jaka tam wydma jest. Tam, widzisz? Ale... Dzień dobry, a państwo z daleka przyjechali? My z Bielska, znaczy może z Bestwiny, to jest na południu. Jak się tu państwu podoba?
to znaczy na latarni? Na latarni, fajnie. To jest pierwsza latarnia, na której państwo są? Czy? Pan znam, latarnia nie pierwsza i nie najwyższa z tego, co kojarzę. No ta jest dosyć wysoko, bo ona razem z tą górką to ma 80 parę metrów nad poziomem morza, także nie jest tak nisko, nie? Nie, latarnia bardzo, bardzo przyjemna i bardzo w takim miejscu, gdzie... Malownicza, nie? Mhm. Gdzie nie ma zabudowy, więc, więc taka niepowtarzalna chyba. Bo te, do których byliśmy, to zawsze w jakimś mieście dookoła się znajdowały, także jest taka, powiedzmy, taka dzika. Która ci się bardziej podobała latarnia? Pamiętasz tą poprzednią, czy nie? Nie pamiętasz? Nie pamiętam. Ja to w sumie rok... Pierwsza była fajniejsza. Tak? Wyższa. No, no wyższa była tylko dlatego, że było więcej stopni do pokonania, ale tak, to jest... Chyba ta jest wyższa. No tam jest jakaś górka, popatrz, bo i tak ciekawe, co to za wzniesienie. Mhm. U nas na południu to tutaj raczej jest więcej tych górek. No tak. To, to każde wzniesienie to jest po prostu tak, szczyt. Atrakcja, nie? Tak. Miasto ze Świnoujścia, tak? Dobrze słyszałem? Tak. I na rowerach cały czas? Tak. To ta ścieżka R10 chyba, tak? Tak, trasa. Dokładnie. No tu się kończy niedługo niestety. W Jarosławcu się kończyło. W Jarosławcu, ale generalnie do Helu chcemy dotrzeć. I jak się jedzie tą trasą? Powiem tak, jedzie się dobrze, jedzie się fajnie, natomiast wiele do życzenia pozostawia oznakowanie. Mhm, bardzo jeszcze słabe oznakowanie. Znaczy, oznakowanie kiedyś było dobre, natomiast nie jest odświeżane, na pewno nie jest odświeżane. Bo to, co było parę lat temu widoczne, to w tej chwili albo drzewa są wycięte, albo oznakowanie szlaków poschodziło. Naprawdę trzeba się starać, żeby się nie zgubić. Tak jest. Tak. Daleko jedziecie jeszcze do Gdańska aż? Planujemy do Helu. Do Helu? A, no super. Tak, praktycznie całe wybrzeże od Świnoujścia. Ale tutaj już trudniej z drogami chyba takimi rowerowymi, czy nie? Znaczy, tu jest fajnie, tu akurat, jak już się wjechało na przykład do Pomorskiego, to te oznaczenia gdzieś tam kilometrowe, szlakowe są w miarę. No tutaj, ale mówię, to oznaczenie tego R10, brakuje tego, żeby gdzieś przed sezonem ktoś łaskawie przejechał z farbą, tak? No, ale początek jest zrobiony, nie? W ogóle, że jest taka trasa. No, tak, znaczy jest, oczywiście. No teraz czeka nas to ciekawostka, czyli bagna tutaj pomiędzy Klukami a Izbicą, nie? Także zobaczymy. No tak. Jest niby dosyć sucho. No zobaczymy, dopytamy tam na miejscu. Dawno nie padało, także tak. Chyba tak, raczej takie przelotne deszczyki jakieś były tylko tam. Dzień dobry, jak się pani podobało? Bardzo się podobało, tylko że doszliśmy okrężną drogą, także to znaczy? Trochę, aha, tutaj to znaczy zaparkowaliśmy i plażą, właściwie takim łukiem. I fajna droga? Bardzo też? Fajna droga, polecamy. Ale długa strasznie. Długa, ale fajnie, bo pełno kamieni i taka dziewicza plaża bez ludzi, także super, bardzo nam się podobało. A sama latarnia? Sama latarnia też ekstra, my tak trochę szlakiem latarni, bo i Stylo, i Rozewia. I byliśmy też w farmiarni, były bananowce. Odznakę może pan zrobić? Tam jest odznaka, tak. Takie są jakieś srebrne coś tam, no ja medale mam, czy złote. Paszport mam, no właśnie ten paszport. Stemplowuje wszystko, tak? Super. Już mam wszystkie powstępowane. No to jest sympatyczne bardzo. No fajne. Fajna inicjatywa. Tylko, że tutaj nie ma latarnika na przykład. To jest pierwsza latarnia od wschodu, gdzie nie ma latarnika. O, przepraszam. Pełen automat? Właśnie, czyli pełen automat. Pełen, czyli... niepełen, dlatego, że tam jest po prostu, są dwie żarówki. Jak jedna się przypali, to ona jest jak gdyby przechyla. Chyla się i druga jest, tak? Bo są takie dwie żarówki. I ta druga się wtedy zaczyna świecić i dostaje informację tam jakiś konserwator, że trzeba wymienić, że już latarnika nie ma właśnie. Znaczy, bo latarnik jest w Stylo i w Rozewiu, prawda? Tak, w tamtych wschodnich są wszędzie latarnice, tak. To jest dopiero robota fajna. A latarnia taka bardzo, bardzo fajna jest. Nie, to już ginący zawód. To jest ginący zawód, totalnie. Automatycznie wszędzie idziemy. Idziemy, bo jestem głodna. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Na koniec audycji proponuję posłuchać jeszcze przez około pół minuty charakterystyki światła latarni.
Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.